Cześć! Dzisiaj wracam do jednego z tematów, który bardzo lubię, to znaczy dzisiaj znowu będzie troszeczkę o dawnych zbrodniach. Zbrodniach rzecz jasna krakowskich, bo tak to już u mnie jest, że częściej jest Kraków niż jakiekolwiek inne miasto. Zajmiemy się dzisiaj dosyć specyficzną sprawą, bo sprawą z XVI wieku, zabójstwem niejakiej Heleny Straszowej. Będzie ona niezwykła pod tylko jednym względem, do którego dojdę na samym końcu. Nie będę Wam tutaj spoilerować. I no cóż, zaczynajmy. Był czwartek, 26 września 1585 roku. Pisarz miejski Jan Szyling zanotował. Do Urzędu Krakowa na ratuszu przybył Walenty Strasz, karczmarz i obywatel miasta Krakowa. Z płaczem i narzekaniem i urzędowi się poskarżył, oznajmiwszy mu wielką krzywdę i gwałt wyrządzony przez szlachcica Jana Morawickiego. Tenże szlachcic Jan Morawicki dokonał gwałtownego najazdu na jego dom i bez jakiejkolwiek ku temu przyczyny wystrzelił z rusznicy w kierunku jego żony Heleny, a trafiwszy ją z miejsca i ciężko raniwszy, nieszczęśliwie ją życia pozbawił. Taki mamy punkt wyjścia. Dowiadujemy się, że Walenty Strasz, karczmarz, skarży się w mieście na ratuszu, że jego żonę zamordował szlachcic Jan Morawicki. Kim był Walenty Strasz i jego małżonka? Otóż małżonka Helena i Walenty prowadzili karczmę przy ulicy Floriańskiej. Jeżeli byliście kiedyś w Krakowie, to jest ta ulica, która prowadzi rzecz jasna do Bramy Floriańskiej. Ona prowadzi prosto od rynku, konkretnie od Kościoła Mariackiego, aż do murów miejskich. Ten zajazd był właśnie prowadzony przez Walentego Strasza. Walenty miał młodziutką żonę, która była wtedy w czwartej ciąży, bo mieli już troje dzieci małych. Żonka Helenka pomagała mu w pracy i oczywiście rodziła dzieci, jedno za drugie. Kim był z kolei sprawca? Otóż był to Jan Morawicki. Potomek sławnych Tęczyńskich, panna Morawicy, wsi takiej położonej niedaleko Krakowa. Bardzo możny, bardzo dobrze ustawiony. Niestety Morawicki cieszył się sławą awanturnika. Oprócz tego, że był znany z tego, że był powiedzmy dobrym wojakiem, to znano go jako awanturnika, jako kogoś, kto ciągle wszczyna jakieś burdy, no i generalnie, no pomyślałam, jakby wszyscy wiedzieli, że mu odpierdala. No więc ten czwartek, o którym mówimy, 26 września 1585 roku, pod tę karczmę na ulicy Floriańskiej zajeżdża Morawicki ze swoją świtą. Jednym słowem przyjeżdża Kolo z kumplami. Kolo znany z tego, że odstawia jakieś burdy. I właściciel zajazdu, czyli pan Walenty Strasz, zamyka mu drzwi przed nosem, bo nie chce po prostu mieć typa u siebie, bo nie chce kłopotów. Obawia się awantur, ponieważ poprzednio, jak Morawicki u niego był, to podobno urządził jakąś straszną jatkę. No ale cóż, pan Morawicki, jako możny pan z dobrego rodu, szlachcice tak już mieli, że jakby lubili fakt bycia szlachcicami, poczuł się znieważony. I wtedy, nie wiem, być może był też pijany, nic o tym nie piszą w aktach, ale no wiadomo, jakby nie czarujmy się, zobaczył w oknie żonę Strasza, Helenę, wyjął rusznicę, to jest taka prymitywna strzelba, którą miał przy siodle, bo zajechał tam konno, strzelił i trafił. Helena upadła na podłogę i wśród tego zamieszania jeden ze ślusarzy, zwany Jerzym, wyważył drzwi wejściowe, które były zamknięte, żeby no, Morawicki się tam nie dostał. Wpadł do pokoju, tam gdzie leżała Straszowa, no i jak potem zeznał w procesie, wziął ją na ręce, pragnąc zanieść na łóżko w tylnej izbie. Niestety, zanim zdążył ją ułożyć, stwierdził, że ona już nie żyje. Strzał oczywiście postawił na nogi całą ulicę.
Rozległy się krzyki, ludzie zaczęli krzyczeć, że Morawiecki zabił, a Morawiecki na to odkrzyknął: zabiłem, zabiłem. I ruszył z kopyta, bo był konno, w kierunku rynku. To nie było daleko, bo Floriańska nie jest długą ulicą. Konia popędzał, bijąc go tą rusznicą, którą zastrzelił straszową, z takim impetem, że ta rusznica upadła mu do rynsztoka przed dzisiejszym domem numer 35 na ulicy Floriańskiej. Na wyjeździe z tej ulicy urywały się podobno ślady Morawieckiego. Dopiero po pewnym czasie, ponieważ chciano zobaczyć, gdzie on tam zmierza, znaleziono na Stradomiu, który należał wtedy do innego miasta niż Kraków, mianowicie należał do Kazimierza. I tam, na tym Stradomiu, Morawiecki się ukrył. Liczył, że przeczeka okres tego najbardziej gwałtownego tumultu mieszczan, którzy nie lubili, kiedy szlachta ich mordowała. No tak jakoś mieli, nie? No i siedział na tym Stradomiu ukryty, jako jakby pod jurysdykcją innego miasta. Jednak kiedy straż pobiegł do ratusza w Krakowie na rynku z tą skargą i powiedział, że Morawiecki ukrywa się na Stradomiu, to krakowski urząd zwrócił się do władz Kazimierza z żądaniem wydania sprawcy. Kazimierzanie na początku odmówili. Tak to już zwykle bywało. Te miasta czasami po prostu nie chciały ze sobą współpracować. Nie pozostawało nic innego mieszkańcom Krakowa, jak udanie się na Wawel do władz wyższych o interwencję. No i udało się. Udało się przekonać wyższym władzom Kazimierzan, że właściwie ta sprawa ich nie powinna obchodzić, że powinni wydać sprawcę, ponieważ jakby zbrodnia wydarzyła się w Krakowie, a nie u nich. Tak się też stało. Przewieziono więc Morawieckiego na Wawel. Tam najpierw pod starości tam go przepytał i tak dalej, ale potem Morawiecki został dostarczony do więzienia w krakowskim ratuszu na samym rynku. Przypominam, zbrodnia wydarzyła się 26 września, dwa dni później, była sobota, zebrał się sąd na ratuszu. I teraz tak. I teraz zaczyna się zabawa, ponieważ przestępstwo zostało popełnione przez szlachcica na terenie miasta. I zgodnie z przepisami musiał orzekać sąd tak zwany mieszany, to znaczy złożony zarówno z przedstawicieli szlachty, jak i z przedstawicieli mieszczaństwa. I wyrok skazujący Morawieckiego mógł zapaść tylko, jeżeli jednomyślnie oba urzędy, i strona szlachty, i strona mieszczan, będą jednomyślne, to znaczy uznają go za winnego. No, nie musicie jakby być geniuszami, żeby się domyślić, że rzadko tak się zdarzało, ponieważ szlachta chroniła swoich. Bardzo chroniła swoich, to znaczy praktycznie szlachecki sąd, jeżeli ich ziomek był osądzony przez mieszczan, czyli wiecie, tych gorszych ludzi, to nigdy nie przychylał się do ich wniosku, choćby nie wiadomo, co zrobił, a w tym przypadku no, zamordował ciężarną kobietę, matkę trójka dzieci, właściwie bez powodu. No ale właśnie, jeżeli obie strony się nie godziły na takiej rozprawie, a nigdy się to praktycznie nie zdarzało, to sąd miał obowiązek zwrócenia się osobiście wręcz do króla, by ten rozstrzygnął spór. Król często bywał po stronie szlachty. Wydaje się nam, że sprawa jest przegrana, no ale spójrzmy dalej na tę rozprawę. Do rozprawy w końcu doszło. Tej pierwszej rozprawy z dwiema stronami, to znaczy mieszczańską i szlachecką. Na początku oskarżyciel krótko zrelacjonował sprawę. Całą winą oczywiście za śmierć żony no, straż obciążył Morawieckiego, no bo co miał innego zrobić. Opis zajścia zakończył żądaniem, by sąd wymierzył sprawiedliwość sprawcy. Potem nastąpiło jakby postępowanie dowodowe. Do izby wniesiono mary, na których leżała biedna Helena i było 14 świadków zajścia, no bo koleś był na Floriańskiej pod karczmą, no sporo osób tam widziało całą sprawę.
Najliczniejszą grupę tych świadków stanowili ślusarze, bo jeden z nich, pamiętacie, wyważył drzwi, żeby pobiec na pomoc straszowej. I ci ślusarze pracowali w tak zwanym drewnianym domku. Mieli tam swój warsztat i ten ślusarz Jerzy, który wyważył te drzwi, potwierdził jako pierwszy, że na jego rękach zmarła straszowa. Reszta ślusarzy także potwierdziła, że widziała, że nie kto inny jak Morawiecki zajechał ze służbą przed dom strasza, że tam natychmiast zamknięto mu przed nosem drzwi, no bo w sumie no czemu nie, no nie? I że Morawiecki strzelił do okna, w którym było widać Helenę. Ponadto według relacji jednego ze ślusarzy, Macieja, trafiona Helena krzyknęła podobno: "Przebóg już mnie zabił", po czym, no wiecie, umarła. Morawiecki podobno, gdy odjeżdżał spod domu strasza, mówił: "Zabiłem psienie cnotliwy", oraz że na początku jechał nawet pomału, ale bił konia rusznicą, by ten jechał szybciej. Koń nie chciał za bardzo iść, był być może spłoszony, trudno powiedzieć. No i że ta rusznica, tak jak mówiłam, mu wypadła. No, to była sprawa, strona oskarżycielska. A jak wyglądała obrona? No, Morawiecki miał oczywiście obrońcę i obrońca najpierw obstawał, że był to przypadek. No wiecie, wystrzelił, zabił, no. Ale to przypadkiem było. I że nie chciał jej zabić. I ponadto sąd ma okazać mu miłosierdzie, bo to byłaby za duża surowość i obudziłaby tutaj nienawiść do nich, do szlachty, no jakby jak można tak robić. Znaczy, szlachta już była nienawidzana przez mieszczan, więc nie wiem, co tam miałoby się jeszcze więcej obudzić. Poza tym oczywiście Morawiecki łaskawie stwierdził, że no on wypłaci odszkodowanie straszowi, więc niech sąd odroczy rozprawę w celu porozumienia się stron co do wysokości odszkodowania. Sąd to oddalił i to było bardzo dziwne, bo zwykle chodzono na rękę szlachcie. Podstawą do takiej decyzji sądu stanowiła wypowiedź strasza, męża Heleny, że przebaczy obwinionemu wyrządzoną krzywdę i zrezygnuje z oskarżenia tylko wtedy, jeśli ten przywróci mu żonę do życia. Najwyraźniej nie potrafił przywrócić Heleny do życia Morawiecki, no i strasznie chciał się wdawać w ogóle w dyskusję na temat żadnego odszkodowania, co jest dosyć zrozumiałe, bo może nawet tę żonę trochę lubił. I wtedy pojawił się drugi z obrońców, który postanowił przyjąć jeszcze inną linię obrony i zarzucił oskarżycielom, że ci świadkowie byli w ogóle niewiarygodni. No wiecie, jacyś tam ślusarze, no kto by tam jakieś ślusarze słyszał. Poza tym rozprawę wyznaczono za szybko, że nie można było przygotować należycie obrony, no takie tam. Poprosił oczywiście także o odroczenie sprawy, by mogli sprowadzić własnych świadków na taką okoliczność, że to wcale nie Morawiecki zastrzelił straszową, ale jego sługa. Nie wiem, czy wskazano, który sługa i kogoś chcieli wrobić, może chcieli wrobić kogoś, kogo tam w ogóle nie było, trudno powiedzieć. I ten manewr także zakończył się niepowodzeniem, sąd nie przychylił się do wniosku o odroczenie rozprawy. Szok i niedowierzanie. No i co? Co było do przewidzenia? Sąd podjął decyzję taką, że należy udać się do króla, ponieważ oczywiście oba urzędy tak zwane, które brały udział w rozprawie, szlachta i mieszczanie, nie mogły dojść do porozumienia. No zgodnie z prawem nie dało się rozstrzygnąć. Więc uderzono do Warszawy, bo tam wtedy przebywał Stefan Batory, który był wówczas królem. No i powędrowała prośba o rozstrzygnięcie do króla. Morawiecki został zamknięty w więzieniu na ratuszu, no i czekano. No wiecie, no wysłać tam posłańca do Warszawy, żeby jeszcze król to wszystko przeczytał, wydał opinię i żeby ten posłaniec wrócił, no to trochę minęło, no bo nie było messengera, nie? Więc minął miesiąc, ten Morawiecki tam siedział w tym ratuszu i czekał, aż król rozstrzygnie sprawę. No i w dniu 18 października została odczytana publicznie informacja królewska. Król chciał być dyplomatą, no bo wiecie, pokorne ciele dwie matki z się, ale jednakowoż skłonił się ku temu, by jednak przyznać rację straszowi. Napisał, że aby skazać Morawieckiego,
należy przeprowadzić dowód z dwóch świadków, których zeznania potwierdziłyby słuszność skargi. To było bardzo proste, bo świadków było kilkunastu, więc wydaje się, że nic już nie przeszkodzi w wydaniu wyroku. No, jednak szlachta miała inne narzędzia jeszcze, by się opierać. Otóż pod starości, który jakby uczestniczył z ramienia szlachty w procesie, oświadczył, że no ustępuje właśnie akurat ze swojego urzędu, wobec tego najlepiej będzie, jeśli się przerwie rozprawę w celu umożliwienia nowemu podstarościemu obecności na jakby w kolejnym procesie. Mieszczanie oczywiście się sprzeciwiali, no ale niewiele mogli zrobić. Znów upłynęło parę tygodni. No tutaj kupiliśmy znowu trochę czasu Morawieckiemu. Jednakowoż w areszcie, nie wiem jak on tam miał w tym areszcie, ale tam chyba za miło nie było. No i co? 26 września Helena została zastrzelona, a ten kolejny proces pojawił się dopiero 7 grudnia. Minęło trochę miesięcy. Na salę w ratuszu stawili się przedstawiciele miasta, no i Urzędu Grodzkiego. Przybyła rodzina Morawieckiego. No i z więzienia, które mieściło się w tym samym budynku, doprowadzono sprawcę. Rozpoczęła się rozprawa. Odczytano to, co król tam wysmażył. Zgodnie z tym, co król sobie zażyczył, miało być dwóch świadków, którzy potwierdzą winę. Pierwszy złożył przysięgę najpierw oczywiście oskarżający Walenty Straż, który przyłożył prawą rękę do krucyfiksu i powiedział: przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że nieboszczka Helena, żona moja, ni od kogo innego, ani niczyich rąk nie zginęła, jeno z rąk własnych Pana Jana Morawieckiego, który ją zrusznicze przestrzelił i zabił. Tak mi, Panie Boże, dopomóż w Trójczy Jedyny. No i potem nadeszło tych dwóch świadków, którzy mieli winę Morawieckiego zaprzysiąc. Najpierw jeden ze ślusarzy Maciej Bielicki powiedział: przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że Helena Straszowa ni od kogo innego ani z niczyich rąk nie zginęła, jeno z rąk własnych Pana Jana Morawieckiego, który ją zrusznicze przestrzelił i zabił. Czom widział i na czom patrzył. Tak mi, Panie Boże, dopomóż, Trójczy Jedyny. Następny przysięgał Jakub tymi słowy: widziałem, iże Pan Jan Morawiecki, przyjechawszy przed dom Walentego, posłał sługę o gospodę. Tam zawierano drzwi, a Pan Morawiecki przypatrzy, strzelił oknem w rusznicze w dom, krzykniono wtem: zabił Morawiecki, i Morawiecki też mówił: zabiłem, zabił, czom widział i na czom patrzył, tak mi, Panie Boże, dopomóż w Trójczy Jedyny. No i proszę, zgodnie z wymaganiami króla mieliśmy dwa zaprzysiężenia naocznych świadków. I stała się rzecz niesłychana, która się później przez długi, długi czas już nie wydarzy, bo sytuacja, jeśli chodzi o szlachtę, się zupełnie zaogni w Rzeczpospolitej, mianowicie ogłoszono wyrok śmierci. W tydzień po tym procesie, w połowie grudnia, ścięto Morawieckiego. Koszty egzekucji poniosło miasto, jest zapis w księgach miejskich, kosztowało to 25 groszy, za gdańską kołderkę tak zwaną, to znaczy takie miękkie wyściełanie na pniak dla kata, na którym ścięto Morawieckiego, czyli potraktowano go tak godnie jak szlachcica, bo ścięto go na kołderce pokrywającej pień, tak to akurat wtedy robiono, dla zwykłych przestępców tylko rozścielano słomę, no wiecie, żeby krew nie skapywała za daleko. No, sprawę Morawieckiego odnotowano wówczas bardzo entuzjastycznie w mieście jako sukces mieszczaństwa w walce ze szlachtą, do czego przyczynił się w sumie król Batory, który no mimo, że nie wydał jednoznacznego wyroku, ponieważ mógł to zrobić, powiedzieć: hej, ten jest winny i tak dalej, bo nie chciał jednak szlachty rozjuszyć, to jednak jego wymogi, by Morawieckiego skazać, były bardzo minimalne, czyli przyczynił się do tego, by jednak skazano mordercę. Kler był oburzony. Był taki ksiądz Zellner, który o tym procesie napisał, że dla jakiejś zabitej mieszczki krakowskiej sąd dał ściąć niejakiego szlachcica, pana Morawieckiego. W tym, co napisał, niby nie ma nic dziwnego, ale sama tonacja tego wpisu jest
taka, że no jak tak można, no tam co to jest warta jakaś baba, nie? Jeszcze w ogóle nie szlachcianka. To był już niestety jeden z ostatnich procesów, w których pochodzenie szlacheckie nie było argumentem rozstrzygającym przy wymiarze kary. I dlatego ta sprawa jest taka ciekawa, bo no, morderstwo było oczywiście no, ewidentne i straszne. Było dużo świadków, ale proszę mi wierzyć, że to wcale nie znaczyło, że morderca zostanie skazany, jeżeli następowała taka nierówność klas. Krótko na dzisiaj, ale za tydzień, o ile mi się uda, będzie o paleniu na stosie. Prawdopodobnie. Taka ciekawostka, nieduża na dzisiaj. Do usłyszenia.